ale nikt się ostatecznie nie zdecydował. W związku z tym podjąłem decyzję, by proszę Państwa, obniżyć tą wartość tej działki, tę cenę do kwoty 285 tysięcy, czyli około 30%. Czy znajdziemy teraz zainteresowanie? Nie wiem. W każdym bądź razie, jeżeli będzie duża grupa zainteresowanych, no to zawsze tą cenę można podnieść do góry, bo to będzie oczywiście w formie przetargu. Dalej zamieściliśmy ogłoszenie w prasie w sprawie ogłoszenia przetargu w nieograniczonym na sprzedaż działek pod budowę garaży w Woli Krzysztoporskiej oraz sprzedaż działki pod zabudowę w miejscowości Władysławów. Przetargi odbędą się 25 czerwca o godzinie 11. Następnie również ogłoszenie w prasie w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego, o tym mówiłem, na sprzedaż działek pod zabudowę właśnie na ogródkach i ten przetarg jednak się odbędzie 2 lipca o godzinie 11. Przygotowaliśmy 2 pozwy o eksmisję najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy z uwagi na zaległości czynszowe. Oczywiście nazwisk ujawniać nie mogę. Również sporządziliśmy zawiadomienia dla najemców lokali gminy we wspólnotach dotyczące zmiany stawki centralnego ogrzewania oraz ta sama informacja w budynkach komunalnych poszła na piśmie i tak jak wcześniej informowałem, te stawki zostały zmniejszone do 2 zł. Dalej referat gospodarki, referat właśnie wodociągów i kanalizacji i ta tradycyjna tabelka dotycząca codziennej pracy i tutaj liczne, może nie tak liczne, awarie na ujęciach, na sieciach, na zasuwach, dalej no, kontrole związane z wymianą wodomierza, wydawanie warunków technicznych, odbiory techniczne. Jak Państwo jesteście tą szczegółami zainteresowani, to proszę bardzo. I oprócz tego z takich większych prac wykonanych przez ten referat, to wywóz właśnie osadów z oczyszczalni, nowo wybudowanych na składowisko, załadunek tych osadów na transport postawiony przez odbiorcę osadów. Dalej codzienny objazd tłoczni. Generalnie również prace związane z kontrolą i doglądaniem tych wszystkich urządzeń, które mieszczą się w zakresie obowiązków tego referatu. Ujęcia sieci wodociągowe, wykaszanie traw i tak dalej. Dalej zamówienia zostawimy na koniec. Referat gospodarki budowlanej, tak zwana drogówka. Trwają prace związane z remontem w domu ludowym w Glinie i w Laskach. I tu proszę Państwa, no od kuchni trwają różne narady, różne dyskusje, różne dywagacje odnośnie rozwiązań. Wykonawca też na każdym kroku próbuje wymusić na nas jakieś tam prace, twierdząc, że są to roboty dodatkowe. Także naprawdę, proszę Państwa, jeżeli chodzi o realizowanie inwestycji, ten cały proces inwestycyjny jest tak trudny, tak skomplikowany, że dosłownie ja każdego dnia no, muszę wzywać i wykonawcę, i inspektora nadzoru, i kierownika, rozwiązywać różne kłopoty, różne trudności, różne rozwiązania techniczne. Podobnie jest, może tu jest troszeczkę lepiej, bo jak Państwo wiecie, trwają prace związane z remontem gminnego ośrodka
kultury, tu już wykonawca wchodzi w ostatnią fazę. Podczas tych remontów ujawniły się też problemy z nieszczelnością dachu. Natychmiast trzeba było w ramach gwarancji właśnie wezwać wykonawcę, usunął te usterki. Tu wykonawca oczywiście był odpowiedzialny, szybko się pojawił i szybko te usterki usunął. Prowadzimy prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej dla dróg realizowanych specustawą, czyli Bujny, ulica Słoneczna, Wola Krzysztofowska, ulica Spacerowa, ulica tak zwana bez nazwy i ulica projektowana. Kojarzycie Państwo, że cały czas ta procedura wywłaszczenia, no niestety jest to proceder bardzo długi, bardzo skomplikowany i tutaj tą sprawą zajmuje nam się firma, oczywiście w przypadku dała najkorzystniejszą ofertę, aż Gdańsk. Dalej, również kontynuujemy pracę remontu domu Kozielogi, Pałów Górnych. Myślę, że o Bogdanowie już było dzisiaj powiedziane dużo, także nie będę nic dopowiadał. Inwestycja jest w fazie końcowej. Również podobne prace prowadzimy związane z usunięciem usterek ludowym w Woźnikach i domu ludowym w Bliźnim. Również w gwarancji wykonawca poprawia no, te nie do osiągnięcia, czy jakieś tam usterki powstały w wyniku eksploatacji budynku. W dobrym tempie posuwają się prace związane z budową Centrum Edukacyjno-Sportowego w Bujnach. Żeby nie zapeszyć, można powiedzieć, że firma w tej chwili no, pracuje na pełną parę i za wszelką cenę chce oddać to do użytku w terminie, a ten termin jest ustalony na koniec lipca. I oczywiście mogą się tutaj nasuwać pytania, bo pierwotnie ten termin był do końca kwietnia, ale jak to w inwestycji bywa, zima była wyjątkowa i z tego względu tam około bodajże miesiąca ten termin firmy trzeba było przedłużyć i również z tego względu uszczegółowienia projektu wykonawczego, o czym Państwa informowałem w poprzednich sesjach, co miało miejsce w miesiącu listopadzie. I oczywiście mamy już informację, że będzie kolejny wniosek złożony o przedłużenie terminu, tym razem z uwagi na te anomalia aktualne, czyli potężne ulewy. No oczywiście z tego powodu również firma ma problemy, bo jak prowadzi się prace ziemne, niestety wody mnóstwo, trzeba to na bieżąco wypompowywać. No ale bądźmy dobrej myśli, że pogoda do nas wróci. Zgodnie z prognozami, jak ja wiem, w niedzielę mamy pokój. Także jest bliżej jak dalej. Dalej również prowadzimy postępowanie i prace z tym związane dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Również trwają prace z modernizacją domu ludowego Woli Rokrzyckiej i tu w ostatnim czasie w ostatnich dwóch tygodniach miałem dwa spotkania z wykonawcą, do której próbuję nam mówić, że jest bardzo dużo robót dodatkowych. Częściowo można się z nim zgodzić, a częściowo nie. Ale po ostatnim spotkaniu zbliżamy się do konsensusu. Natomiast jeżeli chodzi o tempo, nie można narzekać, bo jest dobre. Uzyskaliśmy pozwolenie wojewody łódzkiego na budowę kanalizacji sanitarnej w terenie kolejowym zamkniętym. Kacprów to jest część 12a całego tego wielkiego projektu. Wiecie Państwo, jak długo te procedury trwają, bo w zależności od gruntu
własności gruntu, kto inny wydaje pozwolenia. Te pozwolenia od wydawane przez starostwo już dawno zostały wydane, żeśmy o nich zapomnieli. Natomiast jeżeli chodzi o tak zwane tereny zamknięte, czyli kolejowe, to pozwolenie wydaje wojewoda. Również uzyskaliśmy pozwolenie na budowę kanalizacji, czy może przewierty związane z budową kanalizacji w drodze krajowej A1. I tu chodzi o miejsca Jeżów, Wygoda, Gąski. I tu troszeczkę malutki problem, proszę Państwa, ponieważ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad postawiła warunek, że pozwolenie jest ważne, tylko te prace musimy wykonać do końca 2014 roku. Taki wstępny szacunek tych robót to kwota około 1 000 000 zł. Samo przejście. I oczywiście to jest ten temat, samo przejście. No, oczywiście jest to kwota taka wynikająca z kosztorysu. Natomiast po przetargu no, może być dużo, dużo taniej. Ale w związku z tym, że będzie rozbudowywana właśnie ta trasa A1, zmieniają się kompetencje i ten teren, który w tej chwili, czyli ten odcinek autostrady, który leży na terenie naszej gminy, dotychczas był w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Łodzi. Natomiast po roku 2014 będzie w dyspozycji Generalnej Dyrekcji na Śląsku. I w związku z tym tu jest taki postawiony wymóg. Ja oczywiście tu będę starał się ten termin wydłużyć. Myślę, że no jest tam jakaś możliwość, bo no jeżeli byłoby, trzeba byłoby wykonać to w przyszłym roku, no to będzie jakieś tam dodatkowe obciążenie. Chociaż z drugiej strony, skoro jestem przy tym temacie, musimy planować zgodnie z informacją, którą dostałem od starosty, planować wykonanie kanalizacji w miejscowości Jeżów. Przecież tam na etapie uzyskiwania pozwolenia no jest postawiony taki warunek, że te prace muszą być wykonane tuż przed modernizacją drogi. I tu starostwo planuje 2014-2015 wejść z tymi robotami, chociaż no na ten cel zostały złożone wnioski do funduszy unijnych o pozyskanie pieniędzy. No nie chcę życzyć źle panu staroście, ale no, czy dostanie pan starosta, czy nie, zobaczymy. W każdym razie musimy tutaj poważnie to rozpatrywać w 2014 roku. W związku z tym ewentualnie połączylibyśmy to z tymi przewiertami pod trasą A1. Wyłoniliśmy wykonawcę remontu w domu ludowym Stradzewie, ponieważ brakło pieniędzy, przed chwilą konieczność podjęcia uchwały i trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej miejscowości Piekary. Nadal w trakcie, dokumentacja nam pokaże, jaki będzie kosztorys i czy będziemy w stanie się zmierzyć z tak wielkim wyzwaniem. Drogówka tak zwana, czyli w tym czasie wykonane liczne prace porządkowe przed budynkiem Urzędu Gminy na osiedlu Woli Krzysztofowskiej, w okolicy cmentarza, malowanie krawężników, sprzątanie poboczy, sprzątanie śmieci z przystanków i koszy tankowych, no i oczywiście bardzo zaangażowane prace, jeżeli chodzi o te drogi, które dla Państwa są takie wrażliwe. I tu między innymi to łatanie dziur tą mieszanką grysowo-emulsyjną zostały już przeprowadzone w miejscowości Rokrzyce, Kargał Las, Obrzężów, Bujny, Wola Rokrzycka, Gąski, Glina, Wygoda, Piaski, Wola Krzysztofolska, Krężna, Koziorogi. I najprawdopodobniej, proszę Państwa, tych pieniędzy trzeba będzie do tych nadwysków dołożyć. Teraz chwilowo te prace są przerwane z uwagi na aurę pogodową.
realizuje drogomistrz, no niestety najprawdopodobniej za 60 tysięcy, które mamy do dyspozycji w budżecie na ten cel, najprawdopodobniej nie zrobimy całości. Natomiast no, zrobiliśmy sobie taką rezerwę w umowie, że maksymalnie do 200 ton, natomiast rozliczamy się z tony, czyli jest 418 zł dokładnie brutto za ton. I to jest na takiej zasadzie, że każdy samochód jest ważony, pryskamy gdzie trzeba i nie wiemy tak do końca, ile tych ton trzeba będzie zużyć. Ale no, mamy jakieś tam możliwości dołożenia. Jeżeli będzie taka potrzeba, to trzeba to po prostu zrobić. I również tutaj nawiązaniu do głosu pana radnego Wnicha. W pierwszej fazie oczywiście łatamy te dziury na drogach asfaltowych, a następnie będziemy wchodzić na te drogi utwardzone destruktem. Także ta kolonia Gomuli i tak dalej południowa jak najbardziej będzie uwzględniana. Dalej żwirowanie również dróg miejscowości Siąg, Jeżów, Kolonia Woźniki, Bogdanów, równanie nawierzchni miejscowości Praca, Kolonia Woźniki, Wygoda, Piekarki, czyszczenie rowów w miejscowości Radziątków, Piekarki, wykopanie nowego odcinka rowu na długości 600 metrów z założeniem przepustów w miejscowości Roczyce Pierwsze i będąc wczoraj na spotkaniu w Obrzężowie, a pewnie rośnie dalej, no mieszkańcy by chcieli, żeby dalej ten ruch poprowadzić, no ale wiadomo, wszystko pieniądze. Dalej również wykonywaliśmy łatanie ubytków tak zwanym asfaltem na zimno, dotyczyło to większych wyrw na drogach. I takie prace wykonaliśmy w miejscowości Siąki, Krzyżanów, Wola Krzysztoporska. Poprawa znaków drogowych, naprawa wiaty przystankowej w miejscowości Wola Krzysztoporska, dołożenie przepustów w Majkowie, Roczyce Pierwsze, Obrzędu, naprawa przepustów, barierki w miejscowości Laski, założenie barierki na przepuście drogowym w miejscowości Majków Duży. Koszenie poboczy, Państwo zauważyliście, już ruszyliśmy z koszeniem i to będzie po prostu trwać do końca roku. To koszenie już jest wykonane w miejscowości Roczyce, Kardaulach, Wola Roczycka, Obrzężu, Bujny, Gąski, Dina, Wygoda Piaski, Wola Krzysztoporska, Krężna, Krzyżany. I również w zakresie koszenia te prace były wykonane na działkach gminnych, czyli te Gminnego Ośrodka Kultury, Park, Skwerek Woli Krzysztoporskiej. Zamówienia publiczne. Tu może jeszcze, skoro jestem przy tych drogach, mostach, rowach i przepustach. No czeka nas inwestycja, proszę Państwa, niestety duża w Radziątkowie, bo w wyniku tych ulew, niestety, mówiąc skutowo, most odpłynął. Most tutaj w Radziątkowie na końcu wsi. Tak, odpłynął i niestety zleciłem opinię ekspertowi, by ocenił, czy ten most się kwalifikuje do remontu, czy nie. No niestety z opinii wynika, że ten most kwalifikuje się do całkowitej przebudowy. Po prostu ten przepusty odeszło od tej warstwy betonowo-asfaltowej od góry i niestety za moment będziemy zlecać ten projekt, a następnie to wykonywać. I skoro jestem przy mostach, również trzeba pamiętać o moście w Miłakowie, gdzie mamy projekt już przygotowany. No o moście w Grabicy wspominał nie będzie, bo już nie będę. Bo to most... Myślałem, że pan, że już ma pan projekt wreszcie. Bo ten most nie jest nasz póki co. Ale tu pamiętaj. Panie Wójcie, jeżeli mogę, bo właśnie wpłynęło również pismo od mieszkańców Radziątkowa właśnie o wybudowanie tego mostu. Tak, no mnie też pani wpłynęło, była delegacja
No oczywiście jest jakaś wyrozumiałość ze strony mieszkańców, no bo wiadomo, że ta inwestycja potężna i nie zrobimy tego. Są flanki, niestety zabroniony jest przejazd. I oczywiście zorganizowaliśmy przejazd, objazd, tylko że ten objazd niestety jest długi. Przez do drogi powiatowej i do drogi na Kamienną w lesie i od tej drogi jest taka droga polna do tych pól właśnie w Radziąckowie, no ale nie ma innego. Także jest, stoimy przed wielkim wyzwaniem. Jeśli mogę Pan powiedzieć, no tutaj o tym moście mówimy, no to wiadomo, że to będzie dla ludzi taka duża uciążliwość. Poprzez ten objazd jakiś taki będzie bardzo długi. Tam wszyscy ludzie mają tam pola łąkie i musimy się postarać, żeby to jakoś w najkrótszym czasie po prostu ten temat. Teraz pytanie, czy droga w bliźnie, czy most? Tak, panie, czy droga w bliźnie, to już powinna być zrobione, żeby się o niej zapomnieć, a teraz pójdziemy. Panie radny, niech pan w sposób nie wychodzi, to powinno być. Jak na jakim haczyku się znalazłem. Jak wiadomo, że jest to uciążliwość, no ale no to dla nas też niestety, no wody są jakie są, spowodowały to, co spowodowały, to ten most ileś tam już... Ale to był most drewniany, czy... Ten rury betonowe takie były, takie były, no wszystko się rozeszło. To jest most na polach, to nie ma drogi. To jest droga, to jest nowa, to jest do miejscowości Kamienna, no i tego nie wiem, tylko że... Nie, no ja nie mówię, że nie jest potrzebne. Tych ludzi tam jest... Nie jest to mała liczba tych rolników, którzy tam będą dojeżdżać do tych pól. No, ale to jest most na rzece, rzeka niestety jest szeroka i te napływy wód są duże. No, i tam ciągle było, myśmy ciągle tam latali, te przeszłości poprawiali i przy dużych ulewach niestety to cały czas było rozmywane. Panie wójcie, jeżeli pan jest przy tych wodach, przy tych wodach, chciałem tutaj, może się pani przewodnicząca zwrócić, żeby w sesji poprosić kogoś z ZIR-u, Wojewódzki Związek Inwestycji Rolniczych, żeby się to określili, bo rzeczywiście tutaj położenie naszej gminy, ta rzeka Bogdanka czy Bogdanówka, cieki wodne od Borowy, od Miłakowa, Stradze, tutaj w kierunku Kozierogi, od Przerwy, wszystko to spływa jak nie było w tą stronę. No i jest to wszystko zaniedbane. Kilka lat, dwa, trzy lata do tyłu zrobili taką, oczyścili część rzeki, tam kolonia Bogdanów w kierunku tylko sprawa, reszta jest niedrożna. Ale to oni rzeczywiście mają tylko w swoim zakresie rzeki, ale żeby się w końcu ta sprawa jakoś wyjaśniła, kto się ma zająć tymi rowami, znaczy to jakby to cieki wodne, bo to nie jest rzeka. Duże cieki wodne, a przy takich aurach to tak przybierają, że to, no to się po prostu na pójdzie. No to od wody, jest Darek. Darek jest spina. I myślę, żeby dobrze było po prostu zaprosić kogoś z tego ZIR-u, żeby to tego, jakby przedstawił sprawę tego, jak to wygląda na przyszłość. Czy kompetencja, bo to tak ciągle się to wszystko przepycha. To oni, ja to wygodnie było w gminie. No ale ja cię rozumiem, że ty wiele wiesz, ale lepiej niech odpowie ktoś, kto jest kompetentny. Może coś obiecał i przedstawił jakieś... Bogdanek nie odpowiadaj, tylko Bogdanówka jest przetargu na 14 czerwca. Jest przetarg na konserwację. No, ale jak mówimy o niedługo cię chodzi do drobnych rowów, które tam powodują jakieś podtopienia, ale nie ma do tych wody prowadzić naprawdę tych poważnych ilości wód już, które... No to są ty z Kacprowa. Tak, ja mam obowiązek, że Kacz nie zadziała te olejniki, tak. Bo aż woda popłynęła zupełnie pod dom ludowy w Kacprowie, tak? Nie, no oczywiście, no, nie tylko i Bogdanów, w ogóle to jest cały część, spora część naszej gminy jest właśnie uzależniona od tego cieku wodnego, nie? To znaczy, proszę Państwa, tak, może mnie zasmucę, ale nie wiem, czy Państwo wiecie, że jest projekt ustawy odnośnie gospodarki wodnej i mają być te zadania przypisane samorządom. No fajnie, tak? Tylko pytanie, skąd pieniądze? I najprawdopodobniej to będzie związane z kolejnymi podatkami, opłatami na wzór odpadów komunalnych. Z jednej strony może to dobrze, bo jak będzie w naszych zadaniach, no to my śmiało możemy te pieniądze wziąć. Natomiast no, na pewno to będzie związane z dodatkowymi opłatami, no bo my znamy swoje. Prawda? Jeżeli mamy przejąć te wszystkie urządzenia melioracyjne, rowy na terenie naszej gminy, no to ja sobie tego nie wyobrażam. To są po prostu miliardy. Jeżeli ja mogę słówko na ten temat tej rzeki Bogdanówki, ja tam składałem właśnie do
do wojewódzkiego zarządu melioracji urządzeń wodnych takie pismo. Nawet pan Darek tam też tam dopisał swoją notatkę i no, w tym roku ta rzeka ma być od Bogdanowa do trasy szybkiego ruchu ma być rozczyszczona. No, nie wiem, jak, kiedy będzie zakres tego, ale tam poznają odpowiedź. Ale tam to pani nie jest określona tak dokładnie, czy to będzie poszerzane to koryto, czy nie, to na pewno będzie czyszczone i od Bogdanowa do trasy szybkiego ruchu. A jak to będzie wyglądać tak naprawdę, może się wójt skończy te odpowiedzi. Jednym zdaniem mogę powiedzieć tyle, proszę Państwa, bo jak pan radny powiedział, mamy tu specjalistę od dwóch. Można zadać pytanie panu przewodniczącemu, jak wczoraj na obszarze, kiedy przestanie pan. No. Bo proszę Państwa, no oczywiście nie jest dobrze u nas, ale jeżeli mamy porównać to z sytuacją w innych regionach, czy nawet innych państwach, to cieszmy się z tego, co mamy, bo jeszcze nie jest aż tak bardzo tragicznie. Natomiast idąc dalej, proszę Państwa, właśnie w wyniku postępowania podpisaliśmy umowę na te remonty cząstkowe, o czym mówiłem, czyli 418 zł brutto za tonę. Również zostało ogłoszone postępowanie na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 miliony złotych. Planowany termin otwarcia ofert 14 czerwiec i powiem, że tu jest bardzo duże zainteresowanie banków. Także, żeby nie zapeszyć, możemy liczyć na mniejsze oprocentowanie. Oczywiście jest to kredyt związany z zapisami w budżecie z budową kompleksu edukacyjnego w Wójcie. Dalej, zamówienia z wolnej ręki. Wystosowaliśmy zaproszenie do negocjacji Pocztę Polską właśnie w zakresie świadczenia usług pocztowych i no, spróbujemy tutaj wynegocjować jak najniżej, ale te koszty, które poczta ponosi, no, musi niestety z nas ściągnąć. Dalej, postępowania do kwoty 14 tysięcy euro, czyli w wyniku postępowania na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych, tym właśnie gmina Wola Krzysztofowska, została zawarta kolejna umowa 10 maja 2013 roku. Wiadomo, wiecie Państwo, audyt związany z wysokością budżetu. I przyznam się szczerze, że jest taniej niż w ubiegłym roku, ale potem nie uciekł. 7,5 tysiąca. A w tym roku 16. W tamtym roku 16. Także jest troszeczkę taniej, ale no niestety wynika to z przepisów ustawy o finansach i musimy takie audyty sporządzić. Również dalej w przeprowadzonym postępowaniu zawarliśmy umowę na wycinkę drzew za kwotę 1600 zł. Wiadomo, chodzi o drzewa, które musimy nasadzać w wyniku uzyskiwania pozwoleń na wycinkę. Dalej postępowanie na rozbiórkę budynków oraz utwardzenie terenu pod zbieranie odpadów komunalnych właśnie na ulicy Cmentarnej. Tu podpisaliśmy, rozstrzygnęliśmy to postępowanie. Najkorzystniejsza oferta to kwota 55 tysięcy złotych brutto. Dzisiaj takie zawiadomienia zostały zastosowane i uznanie umowy zaplanowane na dzień 6 czerwca, czyli jutro. Dalej ogłosiliśmy postępowanie na pełnienie usług nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji modernizacja domu ludowego w Stradzewie. Termin otwarcia ofert 7 czerwiec. Również postępowanie na dostawę i nasadzenie 125 sztuk drzewek. Termin otwarcia ofert na 5, czyli dzień dzisiejszy. To już miało miejsce, ale już rozstrzygnięcie mamy. Fundusze unijne w związku z zaplanowaną budową kanalizacji sanitarnej w Wójnach. Złożyliśmy wniosek do BGK, oddział Łódź, o udzielenie pożyczki tak zwanej wyprzedzającej na finansowanie właśnie tego wielkiego zadania
w Bujnach, ale jak Państwo